Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie Omnibus Simulator. I dziś kolejna, można powiedzieć, podróż sentymentalna w czasie, ale tym razem jeszcze bardziej kultowym autobusem, który ma wpływ na wiele spraw, wiele wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce, można by rzec. Ale to zaraz się dowiecie wszystkiego. Mapę wezmę w klimatach takich bardziej PKP, PKS. To już pewnie część osób będzie wiedziała, jaki autobus będzie głównym wątkiem w tym gameplayu, głównym bohaterem. Jest to bardzo taka właśnie dla mnie sentymentalna mapa, przypominająca mi troszeczkę lata młodzieńcze, lata dzieciństwa, datę. Ustawię sobie właśnie w te lata takie młodzieńcze swoje. Weźmy przykładowo czerwiec, czwartek, czerwiec, czy to jakieś święto. A weźmy dzisiejszy, czyli maj, 28 maj, niech będzie, 2000, nie 2000, 93, niech będzie, tak jakbym miał 10 lat. Oczywiście piątek, bez żadnego święta. Poranek, 6 rano, 7 rano, gdzieś tutaj jakby pora jazdy do szkoły, można by rzec. O, w ten sposób ustawmy sobie taki czas. No i jak tutaj opis wskazuje, jest to krótka, realna trasa prowadząca z dworca PKS do dworca PKP w Wąbrzeźnie i zahaczająca o wieś Wałycz. Ja najpierw się przejadę z Wałycza w stronę PKS-u. Autorem jest Szakukul i oczywiście poprawki Esela, Hajra i Hof stworzył Adamek. Także zaczynamy. Autobus generalnie jest szalenie ciekawy, H9. No jest to kawał historii polskiej. Bardzo nowoczesny na tamte czasy autobus, można by rzec. Zaczynamy w miejscowości Wałycz, na przystanku Wałycz Las, bodajże tak, a jeszcze momencik, ja sobie muszę założyć słuchawki właśnie, bo ja do was bez słuchawek i nic nie słyszę, znaczy no właśnie nic nie słyszę, co się dzieje w grze. Stawiamy autobusik, wybieramy linię, autobusik Autosan. Jako że jesteśmy w Wąbrzeźnie, czyli w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o malowanie, ja wezmę standardowego Autosana 2141, nie wersję Tropik. Tropikiem może pojedziemy z powrotem, zobaczymy. I teraz z malowań, które mamy, to najbardziej odpowiednie wydaje mi się, że by było albo Elbląg, albo Ostróda, jeśli chodzi o Wąbrzeźno. W sumie Ostróda, powiedzmy z Ostródy gdzieś tam w stronę, przez Grudziądz gdzieś w stronę właśnie tamtą południowo-zachodnią, weźmy, że jedzie jakiś PKS z Ostródy i przejeżdża. No to taki fikcyjny kurs. I plik HOF w postaci Wąbrzeźna. 222 numer, a weźmy dla przekory 555, czyli numer Subaru imprezy Sainca, Carlosa Sainca seniora, który legendy rajdów samochodowych. No. Proszę bardzo. I jest właśnie. Podpowiedzi oczywiście trzeba załączyć. Jeszcze nie jestem tak mocno obeznany z tą mapą, jeśli chodzi o te rzeczy. Tutaj kierownicę mamy, zaraz włączymy trackera. Proszę bardzo, w całej okazałości w malowaniu PKS Ostródy. Dobra, wypadałoby teraz przejść do środka w sumie, pokazać wam co nieco. Oczywiście ja sobie stworzyłem nową, znaczy pewną modyfikację. Pobrałem modyfikację, która zamienia. Tu było napisane coś mafia, nie pamiętam co takiego było dokładnie, ale pobrałem modyfikację, która daje nam polską flagę i troszeczkę
wprowadziłem pewien klimat do rulety. Mianowicie dałem w sepi te zdjęcia, które były na rulecie, czyli tej pani i tutaj papieża, a to zostawiłem jakby w stylu takim, jak było na początku. Wiem, że istnieją modyfikacje, które usuwają plakat tej oto kobiety na rzecz innych. Ludzie się burzą, że jak można połączyć taki plakat półnagiej kobiety z papieżem. Ale jak wiemy, bakteria politycznej poprawności u nas w kraju jest tak mocno rozprzestrzeniona, że niestety jest czymś bardzo, nie wiem, dla kogoś jest czymś nienaturalnym, ani nie do pomyślenia, żeby obok papieża była, powiedzmy, piękno kobiecego ciała widniało. O, tak to powiem, w skrócie. Mnie to nie przeszkadza. I zostańmy przy tym. Żeby nie wywołać tutaj niepotrzebnych dyskusji, burzy jakiejś dziwnej. Wiecie co? Nie pamiętam, nie spojrzałem, kto stworzył model autosana. Zaraz zobaczmy. To tak już gwoli ścisłości. Aha, model. Bazę stworzył Team DN Hunter. No i późniejsze Kojotek i TY-154. Oczywiście tu jest całe kredyty tak zwane przy tworzeniu tego modelu. Tak to wygląda. Mała zwiecha. I co? Wydałoby odpalić silnik i powoli się szykować do jazdy na tej dosyć ciekawej trasie. Wszystko nam działa, także biegi, jest nawet odgłos zmiany biegów, co jest bardzo ciekawe. Zapłon. Proszę bardzo, wszystko chodzi pięknie, idealnie. No i ten dźwięk oczywiście robi robotę, jak to mówią. Światełka. Zobaczmy na zewnątrz, czy się zapaliły. Tu jest taki błąd z tymi światłami, że trzeba je klawiszem odpalać i wtedy jest wszystko w porządku, jeśli odpalimy dźwięk klawiszem. No i cóż, trzeba by wybrać linię. Mamy godzinę 7:03, jedziemy. Linia PKS, PKP, jedyneczka i jedziemy z Wałycza, czyli 7:45, 7:57, początek tu, gdzie jesteśmy i koniec PKS postojowy. Pierwszy przystanek Wałycz, las początkowy, tak. O 7:57, także zaraz przesunę czas i będziemy jechać. Prowadzimy jeszcze tylko stację końcową, PKS. Linię nie wpiszemy, ponieważ tutaj dykty są ustawione między innymi dla Leszna. Tak, zobaczmy. Aha, ale Leszno tylko od zewnątrz, od wewnątrz można zobaczyć. I zaraz pisz, nawet jest Olecko, pisz, to tam gdzieś niedaleko moje rejony. Tu możemy jeszcze zajrzeć do szafeczki, mamy piwo, oczywiście. Papierosy i tabliczkę, że przewóz dzieci. O, jeszcze gdzieś tu było coś, tak? Nie, w sumie tu są tylko. Mamy jeszcze coś takiego, czyli ten notatnik z tarczkami, z dokumentami i z innymi ważnymi papierami. 7:57, tak? Oczywiście muszę sobie załączyć informacje, ponieważ nie mam tutaj nigdzie zegarka i nie będę widział. Tu jeszcze taka ciekawostka, bardzo fajna tabliczka pokazująca układ biegów. Ja taki układ biegów sobie ustawiłem na H-shifterze. Oczywiście ruszamy z drugiego biegu. Tu też jest taka tabliczka chyba gdzieś, tak? Była chyba w każdym bądź razie. No i cóż, 7:57 odjazd. Ustawiamy sobie trackera.
wszystko gra. Hamulec ręczny. Najpierw czas przesuniemy. 7:57. Czyli ustawmy 7:54. Ok, ludzie czekają na przystanku, także czas zacząć nasz kurzdową rzeźnia. Strasznie sprzęgło źle ustawione w tej grze. Tu jest ten problem tego sprzęgła, ale... Proszę bardzo. No i oczywiście ten dźwięk trzaśnięcia drzwiami, to już jest historia dosłownie, to już jest kultowy dźwięk wydawany przez te drzwi. Oczywiście swego czasu były zamieszczone tabliczki, które mówiły nie trzaskać drzwiami, ale jak to mówią kierowcy PKS-ów jeżdżący właśnie tymi autosanami H9, no jak można nie trzasnąć drzwiami właśnie w tym autobusie? Trzeba właśnie trzasnąć, żeby zamknąć te drzwi, także było to troszeczkę bez sensu. Tak jak bez sensu była tabliczka, gdzie tutaj można było czasem zaobserwować zakaz rozmów podczas jazdy z kierowcą czy coś w ten deseń. To właśnie o to chodziło, że prowadziło się konwersację z kierowcą siedząc czy to na tym przednim siedzeniu tutaj, czy stojąc chociażby w przedsionku. Ale to o kierowcach opowiem wam za niedługo, jak będziemy jechać, w ogóle trochę o autosanie. Postaram się wam przybliżyć kilka informacji ciekawych. Mamy jeszcze 1,5 minuty do odjazdu. A co tutaj jest? To wszystko działa, tak? Aha, bo to jest bileterka w ogóle. Ale ja mam tak zrobione, że biletów nie sprzedaję obecnie. Proszę bardzo, szybko można otworzyć. Ten gulgot, klang silnika to jest dosyć popularny silnik w Polsce w tamtych czasach, to jest Andoria SW400 bodajże. Tak coś mi się kojarzy z Andrychowa silnik, to jest w ogóle przerobiony Leyland, o ile się nie mylę. Leyland, który został poddany pewnym przeróbkom, modyfikacjom przez naszych polskich inżynierów. A przyśledźmy sobie kamerkę. Zobaczmy, jakie kamery mamy. To są widoki. A widzicie, nie pamiętam już. Aha, już wiem, jak to się robiło. Już wiem. Strzałeczką. Mamy widok z wnętrza, na środku. Oczywiście cisza. Z przodu o wiele większa cisza. I to jest właśnie to miejsce, które było tak pożądane przez dużą ilość pasażerów, która wsiadała do tego autobusu. Pamiętam, zawsze tutaj było ono zajęte, bo to było najlepsze miejsce z widokiem na kierowcę i na drogę. No nic, ale zaraz tu mi bieg chciał wskoczyć. My tu gadu i trzeba jechać w takim razie. Czyli odciągam ręczny i jedziemy. Trzeba takiego zawijasa zrobić, bardzo dużego. Pierwszy przystanek będzie... No to zaraz mi powinno wskoczyć. Puszczasz? Dziękuję. No jak to jak jeżdżę, no? Co wy macie jakieś tutaj obiekcje do mnie? Wszystko dobrze jest. Nie ma się co emocjonować. Dobrze, jedziemy. Oczywiście spóźnienie jest, bo tutaj wyjechać z tego placyku jest dosyć trudno. Ale już pięknie nam brzmi silnik, pięknie nam Andoria pracuje i możemy na spokojnie jechać. H9 była, tak jak powiedziałem, dosyć mocno rewolucyjnym autobusem. Nikt się nie spodziewał takiego projektu na owe czasy. To był bardzo innowacyjny autobus. Znaczy do tej pory jest uważany za jeden z najlepszych autobusów spod ręki fabryki w Sanoku. Wałycz, tak? Tutaj. Zgadza się. My tu zjeżdżamy na przystanek.
po niemiecku do mnie tutaj powiadacie. I do tej pory w sumie jeździ. On był generalnie produkowany nawet do 2006 roku, z tego co tam udało mi się wyczytać. Na różnych stronach w internecie i obejrzeć generalnie. Także modernizowany był, były wersje, gdzie już są drzwi tutaj otwierane nienormalnie, skrzydłowo, tylko pneumatycznie. Były tak zwane wersje psiukacze, czyli wersje miejskie tego autobusu. Wersja miejska miała właśnie drzwi, tak jak Wielczu z poprzedniego odcinka, pamiętacie, dwuskrzydłowe, może to nie były skrzydła, chociaż w sumie to coś w rodzaju skrzydeł było. Musimy nadgonić troszeczkę. Takie dwa skrzydła otwierane i zamykane w ruchu osuwisto-zwrotnym, można powiedzieć. I one wydawały charakterystyczny dźwięk psiukania, ponieważ to były drzwi otwierane pneumatycznie, także nazwa, która do nich przylgnęła, to psiukacze. Takie kierowcy nazywali. Stwierdzili też kierowcy, że to auto ma duszę właśnie, bo te drzwi zazwyczaj gdzieś, jak mróz jakiś był bądź zimno, one się nie domykały. I różne fajne odgłosy wydawały, powietrze, zawirowania wprowadzało, także dosyć ciekawe efekty wizualne. No i tutaj przejechać bez narzekania pasażerów to będzie ciężko, chyba, z tego co pamiętam. No, na razie dobrze idzie. Ostatnio jak przejechałem bardzo powoli, to mi narzekali, że jak jeździsz i w ogóle. A my teraz odbijamy na PKP. Oj, wymuszenie. Nie spodziewałem się, że tak szybko będzie jechał. Także jest to historia, można powiedzieć, kultowy autobus w naszym kraju. I teraz, aha, tu mamy pętelkę. Nie lubię takich pętli, bo tu nie wiadomo, jak się ustawić. Jak się nie ustawisz, to zazwyczaj jest źle. Tak samo na mapie Wałbrzycha było. A, te skrzypienie. Genialnie to wszystko brzmi. Nie, źle. No, dzień dobry, dzień dobry. O, proszę. Tu jakaś niewiasta siedzi. No i właśnie, wracając do płci pięknej, w ogóle wpadł mi do ostatnio na YouTubie taki odcinek, znalazłem, szukając informacji o Autosanie, mianowicie reportaż lokalnej telewizji z Piły. Tam w genialny sposób, około 20 minut, Kętrzyńskiego 2, tak? Czyli my jedziemy w stronę PKS-u, czyli w lewo. W sposób taki naprawdę sentymentalny, klimatyczny wręcz, z dużą pasją zrobiony program właśnie na temat Autosana H9 szczególnie. I tam właśnie jeden z kierowców opowiadał o typach kierowców, którzy jeździli tymi autobusami. Fajnie, fajnie to wszystko opowiadał z przykładami i określił jakby trzy takie główne typy kierowców autobusów w tamtych czasach, PKS-iarzy tak zwanych. Mianowicie pierwszy to był kierowca Globetrotter. Można go, taki podróżnik Globetrotter, można go było poznać między innymi właśnie po wszelkich pocztówkach z danych miast, po odwiedzonych miejscach właśnie, no tutaj, tu mamy jakieś pocztówki, Białystok czy chociażby Władysławową, natomiast tam jeszcze dochodziły różne pocztówki z tych miejsc świętych, gdzie są wszelkie pielgrzymki organizowane. No i jak oczywiście wsiadał taki podróżny do autobusu i spojrzał od razu na tę roletę i zobaczył te wszystkie suweniry,
podróżnicze, można powiedzieć, kartki, inne proporczyki, to w sobie pomyślał: o, to jest człowiek, który zwiedził dużo świata i jeździ w dalekie trasy. To jest człowiek doświadczony, człowiek pewny, także potrafi trzymać kierownicę, także nie boję się z nim jeździć, będzie bezpiecznie. Drugi typ kierowcy to był kierowca sportowiec, tak zwany, czyli kierowca, który miał tutaj wszelkie plakaty i proporczyki odnośnie klubów sportowych. No to jak wchodził taki, powiedzmy, pasażer do autobusu, to już widział, że ma do czynienia z osobą wysportowaną, z osobą silną, także nie ma co dyskutować, nie ma co podskakiwać. Trzeba słuchać się kierowcy, dyscyplina sportowa tak zwana. No i trzeci rodzaj kierowcy, chyba taki najbardziej charakterystyczny i popularny, który wytworzył w pewnych kręgach i w pewnym sensie wytworzył, kreował modę, tworzył modę, taki kierowca Lovelace, taki flirciarz, czyli oczywiście jak on tam pokazywał. No, pierwsze co robi, powiedzmy, pasażer, to wchodzi do autobusu i co widzi? No i widzi kierowcę oczywiście, a tam kierowca ubrany w czarne mokasyny, białe skarpetki, spodnie szwedki, gustowna kurtka, okulary i oczywiście co? Bakobrody, jak on to mówi, PKS-y tak zwane. I to właśnie całe te bakobrody i nazwa PKS-y wzięło się od kierowców PKS-ów właśnie, którzy jakby kreowali ten rodzaj mody, można by rzec. Jak wiadomo, kiedyś tego dostępu do telewizji czy do czasopism mody nie było aż to wszystko tak rozpowszechnione jak teraz, że w każdej chwili nas zalewają z każdej strony informacjami i plakatami i innymi informacjami w sumie. Tak kiedyś właśnie kreatorem mody był kierowca PKS-u. To właśnie ci kierowcy, flirciarze zawsze mieli tutaj wokół siebie skupionych mnóstwo przedstawicielek płci pięknej, można by rzec. I wiadomo, stały tutaj dziewczyny i tylko śmiech i chichy, rozmowa z kierowcą. Dlatego w pewnym momencie władze PKS-u zdecydowały się zamieścić taki, ukrócić ten proceder w sumie rozmowy z kierowcą. I zamieścić taki napis, to, o którym wspominałem na samym początku, że zakaz rozmowy z kierowcą. No co było absurdalne, ponieważ właśnie o to chodziło, żeby tutaj stać i rozmawiać z tym kierowcą, podtrzymywać konwersację. Wiadomo, wszystko to miało jakiś sens. Także jakby ten autobus. A śmiał się jeszcze ten kierowca z Piły, który opowiadał o tym autobusie, że właśnie autosan był powodem wyżu demograficznego w latach 70. i 80., ponieważ te wszystkie flirty tutaj w tym miejscu z tym kierowcą, flirciarzem, były konsumowane często na tylnym siedzeniu autobusu i później właśnie następował, jak to on określił, przyrost naturalny. Także sami widzicie, że ten autobus, ikona polskiej motoryzacji, miała bardzo duży wpływ na społeczeństwo i wytworzyła pewne zachowania w społeczeństwie, była prekursorem danych zachowań, danych wydarzeń w ogóle. Także to ja mam bardzo miłe wspomnienia, jeśli chodzi o te PKS-y. Zresztą u nas chyba nawet tych starych kilka jeździ, tylko że one są po modernizacji. Lidl, o właśnie, do Lidla na zakupy. Proszę bardzo. I bach drzwiami. Piękne skrzypienie. Zresztą zobaczcie, jak on pracuje, ten autobus. Tu nie ma pneumatyki, nie ma jakichś zaawansowanych systemu zawieszenia. Tu jest po prostu zwykłe mechaniczne zawieszenie na resorach i na amortyzatorach
hydraulicznych. Żądanie zatrzymania, tak? PKS. Ale to my już dojeżdżamy do dworca PKS, z tego co widzę. Także. Trzeba będzie powolutku przejechać, żeby mi tutaj znowu nie narzekali. No co prawda 5 minut spóźnienia, ale ja nie mam zamiaru się śpieszyć nigdzie. Osiem ton, specjalnie zrobione po to, żeby autobusy mogły wjeżdżać, ponieważ ten autobus waży właśnie w granicach 8 ton. O, tutaj pan z beczki, taksówkarz, chyba przecenił możliwości układu hamulcowego Mercedesa. No i proszę bardzo. I wylęgli wszyscy, jak mrówki. Jest ktoś jeszcze? Nie, wszyscy już poszli. Także możemy jechać. I na zajezdnię. Powiem wam, że na początku dźwięk niezbyt mi odpowiadał, powiem tak. Taki był, ciężko było się teraz przyzwyczaić do niego, ale teraz widzę, że naprawdę jest kapitalny. Tak jak go pamiętam, można by rzec. Tylko teraz patrząc na to, PKS dla wysiadających. No i okej, oni wysiedli przecież. Poszli dalej. Tam był PKS dla wsiadających. A tam jest PKS dla wsiadających chyba, tak? Z tamtej strony. Zaraz zobaczmy zresztą, jak to wygląda. Tak, tu jest PKS początkowy, a tu jest PKS dla wsiadających. Czyli w sumie co? Zakończyliśmy już nasz przejazd. Nie trzeba chyba nigdzie jechać jeszcze, żeby zakończyć. Nie pamiętam, czy tu się gdzieś stawało, czy nie stawało. W każdym bądź razie tak to wygląda. To w sumie teraz co? Pojedziemy sobie drogą powrotną, tak zwaną. I zobaczmy. Anulować, tak. Anulujemy i szukamy drogi powrotnej. Linia numer 1, godzina 8.12, 8.42, 9.40 w Wałyczu i pierwszy przystanek PKS. Ok. Bo jeszcze w sumie kilka rzeczy można powiedzieć na temat tego autobusu. Czyli 9.40 aż dopiero wyjazd. Dobrze, to w takim razie przestawiamy. Stacja końcowa PKP. I 9.40, to w takim razie weźmy 9.35. OK. 9.37. I jedziemy w takim razie. Trzeba uważać na tył, mocno zachodzi. Takie klekotanie, szuranie jakby, czy oznaka poluzowanych wszelkich elementów. Szczególnie te półki nad siedzeniami pasażerów. Tam były takie gumowe linki rozciągliwe i one, tak pamiętam, fajnie hałasowały charakterystycznym dźwiękiem. Co? Jest ktoś chętny? Żeby wsiąść? Czy nie ma chętnych? Czy ja muszę podjechać troszeczkę? Zaraz, bo już nie pamiętam. Nie, no dobrze, w sumie podjechałem, tak? Tylko nie pamiętam, czy tutaj nie trzeba było... PKP, dobrze. PKS nie. PKP.
PKS początkowy, tak? Następny przystanek 1 maja Lidl. Czyli już muszę jechać w takim razie, tak? Dobrze, to jedziemy na Lidla w takim razie. To chyba o to chodzi. Tu nikt nie wsiada, że jedziemy do Lidla. Oj! A nie drogi, z Mercedesa. No tu jest jakiś błąd. Tak nie powinno być, że on wyjeżdża. Ta linia kolejowa, którą teraz widzicie, to jest linia numer 264. To jest bardzo krótka linia, w sumie łącząca Wały, nie Wały, czy Wąbrzeźno miasto ze stacją PKP. To była linia w granicach 3 km bodajże, o ile się nie mylę. No w tej chwili ona nie istnieje. W 90 roku. W 2013 już jakby koniec było ruchu pasażerskiego, towarowego, nie pasażerskiego. Natomiast w 90 roku w ogóle zdjęto linię, bo to była, to jest w ogóle ciekawostka, to była jedyna, była pierwsza w sumie w Polsce zelektryfikowana linia, w której kursowały pociągi. Także sami widzicie, że to jest niebyle jaka linia kolejowa, mimo że bardzo króciutka, ale historyczna, można by rzec. No i teraz w tej chwili nie ma już tej linii, w tej chwili tam jest chodnik i ścieżka dla rowerów, natomiast gdzieś tutaj w tych okolicach, nie wiem dokładnie gdzie, 30-metrowy odcinek torów został zachowany właśnie dla upamiętnienia tej linii kolejowej. Ona miała właśnie nosiła nazwę numer 264 bodajże. Tak to wyglądało. Kętrzyńskiego to można powiedzieć, że to moja ulica, ponieważ ja mieszkam w okolicach Kętrzyna. Kętrzyn to jest w sumie miasto, w którym się wychowałem, w którym mieszkałem bardzo długo. W sumie teraz mieszkam w okolicach Kętrzyna, także nie jest to jakaś duża różnica i duża odległość. Wąbrzeźno generalnie, powiem wam tak, nie znam tego miasta. Podobno mam rodzinę w tym mieście, znaczy to jest taka rodzina od strony mojego taty, siostry, męża, rodzina. O, czyli taka moja daleka, daleka rodzina, można by rzec. Już tak, abstrahując od tego, także może kiedyś się wybiorę. To dosyć ciekawe miasto z tego względu, że ono leży w centrum ziemi chełmińskiej, tak? Dobrze ja kojarzę? Czy ja tutaj coś motam? W każdym bądź razie chodziło tam o właśnie centrum jakiegoś obszaru historycznego. Pewnie widzowie mi podpowiedzą, o co się rozchodzi. A dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze tak wracając do tego silnika, to ten silnik Andoria z Andrychowa, on był między innymi też montowany w Bizonach. Właśnie charakterystyczny bulgot tego silnika. Jeśli kojarzycie zapewne osoby, które miały z wsią do czynienia z kombajnami Bizon, to zapewne pamiętają. Zresztą, no, kto powie wam w takich, już tych moich starszych widzów, kto nie jeździł PKS-em, tym autosanem H9. Podejrzewam, że mało by się takich osób znalazło. A i podejrzewam, że młodsze osoby miały okazję jeździć tymi wersjami zmodernizowanymi, na przykład. Ile się najeździ człowiek na jakieś wycieczki, czy gdzieś tam jadąc, powiedzmy, jeszcze na ryby jeździłem, pamiętam, z ojcem u nas tutaj w okolicy Węgorzewa, z Kętrzyna, właśnie tymi PKS-ami, jeszcze takim, w takim charakterystycznym malowaniu brudnym, pomarańczowym, jak ja to nazywam. No, jedna osoba jest, tak? Ach, ten pisk hamulców i psiuknięcie powietrza, to jest też charakterystyczny dźwięk dla tych autobusów.
Także pięknie, kawał. Kawał kultowego samochodu i kawał sentymentu. W ogóle, co ciekawe, rama tego pojazdu, nadwozie tego pojazdu to jest nadwozie hybrydowe, można by rzec. Nie jest to klasyczne nadwozie samonośne, ani nie jest to klasyczne nadwozie z ramą. Jest to połączenie ramy z nadwoziem samonośnym. I teraz ciekawostką jest fakt, że nawet inżynierowie, którzy tworzyli ten autobus, zaskoczeni byli trwałością jego nadwozia właśnie, bo nadwozia samonośne nie sprawdzały się na naszych polskich drogach. Wiadomo, lata 70., 60., później 80., te drogi jeszcze wiele do życzenia pozostawiały, jeśli chodzi o jakość. Weszła piątka. No i niestety nie wytrzymywały niektóre konstrukcje. W ogóle ten autobus słowo mi uciekło znowuż, zerwał z taką tradycją autobusów z wysuniętym przodem, z silnikiem z przodu, z autobusami ciemiężnymi, topornymi, tylko to był autobus elewator, tak? Czyli tutaj stajemy. To był autobus właśnie dzięki temu silnikowi z przodu, z tyłu, i ciszy z przodu, zawieszeniu i w ogóle komforcie całym, no to był autobus, jak już wcześniej mówiłem, bardzo odważny, innowacyjny. No i też kierowca to już nie był ten... to już nie był ten umorysowany wcześniej driver, który siedział gdzieś z boku. Tak jak właśnie opowiadał to ten jeden z tych kierowców, który w programie, który oglądałem właśnie w Pile. Tylko to już był kierowca, który był ubrany elegancko. Oj, o, tutaj dałem troszeczkę. Przejdzie. Za duży, a za mały skręt kierownicą. Był czysty, ładnie ubrany, nieumorusany, siedział sobie w ciszy, w spokoju. Ten przedział był oczywiście odizolowany. I też miłośnicy autobusów, było ich sporo wtedy w Polsce, ponieważ wszyscy się jakby interesowali motoryzacją, no bo polska firma, która takie sukcesy, zresztą każdy jeździł PKS-ami wtedy, także każdy chciał się przejechać tym PKS-em. Miłośnicy mieli dylemat, wsiadając do tego autobusu, czy jechać z przodu, czy jechać z tyłu. Z przodu, gdzie jest cisza i można obserwować pracę kierowcy, czy z tyłu, gdzie piękny dźwięk silnika można słuchać. Zaraz, to ja tu muszę wycofać chyba w takim razie. Poczekajcie chwilkę, bo za słabo podjechałem. Teraz jest dobrze. Proszę bardzo. Oczywiście spóźnienie, ale to nie będzie problemu z tym. Damy radę. Jedziemy w takim razie do Wałycza Las. No i to był taki dylemat miłośnika PKS-u, tego autosana, właśnie siadać z tyłu i słuchać tego pięknego dźwięku Andory, czy siadać z przodu i patrzeć na pracę kierowcy, widzieć wszystko z przodu, delektować się tymi widokami. No, można było wybierać albo tu, albo tam. O, prawie krawężniczek. No i tutaj znowu trzeba będzie bardzo, bardzo powoli przejechać, żeby mi nie krzyczeli, że worek kartofli wiozę. Nie krzyczą. No, jest sukces. Powiem wam, że jedyny problem na tej mapie, który mam, to jest właśnie taka pikselowata czcionka na znakach, jak Wąbrzeźno i Wałycz. Nie wiem, próbowałem coś z tym zrobić. Nie mogę znaleźć tekstury od tych znaków, ale to widzę, że to nie jest jakiś tam bardzo duży problem. No nic, trzeba trochę nadgonić. No i te widoki. Polska wieś, polskie miasta małe.
nizinne tereny, delikatne pagórki, coś jak u nas na Mazurach, troszeczkę może mniejsze, u nas na Mazurach są większe, te tereny są bardziej pagórkowate. Ile jedziemy? Tak, do 60 na spokojnie. Chociaż nie jesteśmy już poza terenem zabudowanym, także możemy nadgonić delikatnie. Bo już następny będzie przystanek w Wałyczu i później już do samego lasu dojedziemy. A co to mi ekran zgasł? Wygaszacz się włączył? Ach, to ciekawostka. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. W ogóle ta mapa jest bardzo klimatyczna. Właśnie ona mi przypomina te moje wycieczki autosanem, jak się gdzieś jeździło w dalsze trasy. Bardzo podobne rejony. Oj, na chodnik wszedł, na chodnik, uciekaj, bo cię przejadę. Zobaczmy, co tam słychać. No, troszeczkę ludzi mam. Piękny widok, okrągłe lusterko. Pamiętam, pamiętam. O, już mamy na żądanie. Zaraz będziemy skręcać na przystanek końcowy i zakończymy naszą sentymentalną podróż z Wałycza do Wąbrzeźna i z Wąbrzeźna do Wałycza kultowym pojazdem epoki PRL-u, czyli autosanem H9. H9 dlaczego H9? 9 metrów. Między innymi dlatego H9. Później były różne odmiany, w zależności od tego, jaki silnik miał. Była też odmiana wojskowa, gdzie można było otworzyć z przodu właz, maskę tak zwaną, pokrywę i nosze wsuwać. Miało być z przeznaczeniem do transportowania rannych cywilów podczas działań wojennych. O, tak to dokładnie wygląda. Gdzieś się tutaj wysadzało? Tutaj się wysadzało chyba? Chyba tu się wysadzało gdzieś. Ewentualnie widzicie, zasłonili mi lusterko i nic nie widzę. Jak jeździsz, Baran? Nie, szkolili takie kierowcę, to chyba się zaczyna rakamienia. No jak nie jak, tak? Bo tu jeszcze z jajka na jajko przeskakiwałeś. No zobaczmy, wysiądą? Wysiądą, jest elegancko. To no, spóźnienie, to było te pierwsze spóźnienie, także żaden problem, wręcz zaciągamy ręczny. Podelektujmy się jeszcze widokiem tego autobusu. Jeszcze w takich fajnych barwach, troszeczkę bardziej nowoczesnych. PKS Ostróda z niebieskimi nakładkami, PKS jeszcze na... A ci czemu stoją? To ciekawe. Mercedes za nie mógł. Nic to w takim razie. Dziękuję wam w takim razie za poświęcony czas, za oglądanie. I mam nadzieję, że podobała wam się ta podróż klasycznym, może nie wytworem, tylko pojazdem epoki PRL-u. I jakby, co niektórzy z was podejrzewam, z łezką w oku wspominają czasy, kiedy się im jeździło na wszelkie wycieczki, czy chociażby do szkoły, czy na różne inne wojaże i podróże takim właśnie nowoczesnym na owe czasy autobusem. Także dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.